Witam serdecznie na rynkowym briefingu. Ja nazywam się Dawid Augustyn i wspólnie przez najbliższe kilka minut zobaczymy jak wygląda aktualna sytuacja. Techniczna na głównych parach walutowych, plus jeden instrument ode mnie dość e, dość ładnie i ciekawie wyglądający, na który na pewno warto w tym tygodniu zwrócić jeszcze uwagę. Zaczynamy standardowo od głównego instrumentu, a więc od e, euro-dolara. EDEK, najpopularniejszy instrumencik, e, kształtuje lokalne dno, czyli takie to jak, jak zwykle i standardowo to bywa po. Wybiciu poziomu, którego każdy oczekiwał, każdy się spodziewał, że będzie kontynuacja, mamy utworzone i zaznaczone lokalne dno. To widać ewidentnie na wykresie tygodniowym. Na wykresie dziennym, jeżeli przejdziemy do tego, do tego wykresu, to wczorajsza sesja dawała nadzieję na powrót i kontynuację fali spadkowej. Natomiast jeżeli nie uda się zamknąć tego tygodnia na, e, i zanegować, Tą aktualnie tworzącą się świecę, Dzisiaj, mamy dzisiejszą, jeszcze jutrzejszą, świe, yy, yy, dzisiejszy jutrzejszy dzień na to, żeby tak się właśnie stało, czyli żeby nam się pojawił czarny korpus, to wtedy możemy tutaj rzeczywiście te pozycje. Pomyśleć z perspektywy pozycji krótkich. Na razie ja jestem bez pozycji i czekam, aż nam ta sytuacja się delikatnie wyklaruje. Zdecydowanie wyraźniejsze sygnały mamy na funcie do dolara, gdzie, gdzie przedwczorajsza sesja naprawdę przyniosła bardzo ładne sygnały kupna, co oznacza też, że możliwe, że ten cała, cała fala, która osłabia. Funta już od kilku miesięcy. Możliwe, że doczeka się większej korekty. Dlaczego? Dlatego, że tak. Mocnej świecy popytowej dziennej nie było w zasadzie od Brexitu, czyli od czerwca ubiegłego roku. Znaczy, Brexitu, oto oczywiście referendum dotyczące, dotyczącego Brexitu, tego Brexitu fizycznie jeszcze, e, jeszcze nie ma. E, więc tutaj mamy ładne sygnały, długie. Jeżeli przejdziemy na, sygna, na interwał H1, ja na razie jestem bez pozycji, natomiast gdzieś ewentualne podejście pod ostatni wierzchołek, zanegowanie tej fali korekcyjnej może oznaczać, bardzo ładne sygnały na kontynuację tej na razie krótkoterminowej tendencji wzrostowej. Ten impuls, który tutaj widzimy, łącznie z uzupełnieniem luki spadkowej, to naprawdę jest bardzo mocny i bardzo fajny sygnał. I miejsce do tak naprawdę możliwe, nawet że średnioterminowych wzrostów. Sytuacja podobnie wygląda na dolarze do Jena. Więc mamy tutaj to, że się korelacja rozjechała bo e, zwykle sygnały na funcie do dolara dzieje się odwrotnie, na dolarze do jena japońskiego, tak się tutaj e, na razie nie dzieje. Mamy piękną sesję obejmującą e, z tą, tą sesję wcześniejszą, spadkową, czyli mamy tutaj nic innego jak objęcie hossy, które mówi nam o tym, że e, no, o sygnale pro wzrostowym, zgodnym z tą tendencją krótkoterminową, którą widzimy tutaj na tym interwale dziennym, widzimy, że całość wzrostów ona oparła się na podwójnym wierzchołku, więc ewentualnie na poziomie 116-10 może pojawić się jakiś lokalny problem. Lokalny problem z tym, żeby przebić te poziomy. Jeżeli tu mielibyśmy fajny retest i sprawdzenie tego poziomu, czy on jest rzeczywiście taki mocny, to byłby taki najlepszy scenariusz, bo on by nam potwierdził tą formację. A formacja objęcia hos pełniłaby rolę tylko krótkoterminowego sygnału na kupno. Osobiście mam pozycję na funcie do jena japońskiego. Eee, I tutaj te sygnały były naprawdę bardzo, bardzo fajne, łącznie z uzupełnieniem luki. Eee, tutaj ładniej to tu będzie widać na interwale H1. Sytuacja podobna do funta do dolara, gdzie jest zrobiona bardzo ładna Baza. Wszystko prowadzone jest na konsylium Inwest, na strategii klasyka, która jest dodana przez użytkownika Dawid Augustyn, bo jest to moja strategia, więc zachęcam do śledzenia. Aktualnie moje stoplosiki są poniżej lokalnych dołków. No i czekamy na to, aż jak nam się ta sytuacja rozegra. Jesteśmy aktualnie na oporze. Jeżeli to uda się pokonać, no to kolejna strefa to jest kolejne kolejne. 80-120 pipsów do zgarnięcia, jest on to jak najbardziej szansa. Tylko spokojnie czekamy na to, co nam fund do jena przyniesie. Oczywiście tutaj na razie o, o sprzedaży e, absolutnie nie myślę. E, I na koniec ten instrument, który mówiłem, e, że jest instrumentem dość ciekawym, dlaczego? Dlatego, że już na dzisiejszej sesji ja już mam pozycje długie, wybija się z bardzo fajnej konsolki, która trwała około miesiąca czasu. Mamy ładne wybicie. Jeżeli tylko doszłoby do sytuacji, w której ten Nowozelandczyk do Jena zamyka się tą świecą, możliwe, że będzie kontynuowany ten ruch e, prowzrostowy. A możemy się tutaj doszukiwać jakiejś delikatnej formacji spotka, czyli niewykluczone, że jeżeli uda nam się pokonać później te poziomy, no to mamy możliwy atak na, e, na haję, na Nowozelandczyku do Jena. Pytanie, czy i jak będzie wyglądało zamknięcie dzisiejszej sesji. Na H1, jeżeli przejdziemy sobie na niższy interwał, widzimy, że ewidentnie przy przebiciu poziomu nastąpiło przyspieszenie, a więc poziom jest dla tego instrumentu istotny. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy rynkowy briefing, e, życzę Ci udanego handlu.